Witam, witam gwintowników. Dzisiaj akurat karty od widzów. Myślę, że oglądacie to w czwartek albo w piątek. I zaczynamy sobie oczywiście nasz przegląd cotygodniowy. Tutaj ankietka, tutaj można wysyłać karciofy. Dzięki za wszystkie nadesłane w tym tygodniu. No, powiem Wam szczerze, cały czas jakieś karty napływają do mnie, więc szacun dla Was, ale kiedy one się pojawią, nie wiadomo. Te karty są z listopada. Te karty są z listopada. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Koniec topów I y, powraca nasz ukochany lider z Bety. Myślę, że kiedyś tam się pojawi. No myślę, w Hongkongu. Dlaczego nie? Jest to oczywiście Dagon 511. Obrońca. Rozmieszczenie. Zyskaj punkty pancerza. Równe y, liczbie sojuszniczych jednostek z Fatum. Hmm. Sojusznicze jednostki z Fatum. To nie są jakieś super. Megakoksy. koksy hmm. Chyba, żeby grać na jakieś takie trudnie, nie? No to na trudniach akurat ten Dagon chyba, że zupełnie inna mechanika by była. Ale żeby rozpędzić te trudnie, no to trzeba by trochę tam lidera użyć. No trochę tych oczywiście Kikimor i tak dalej, i tak dalej. No, może by się coś tam wyciągnęło z tego Dagona, nie? Takie 5 punktów spokojnie można zrobić. Oczywiście, można tam naspamować cały bord tego. No ale czy wtedy ten Dagon dopiero mógłby wejść? Nigdy nie wiadomo, także tu by trzeba wypośrodkować. Myślę, że jest spoko jako taki obrońca. No i też fajna mechanika, tu swoją drogą, fajna mechanika, żeby stworzyć jakiegoś defendera, który jest uzależniony. Od liczby jednostek, albo dostaje coś bonusowo, zależnie od tego, co mamy na bordzie, albo nie wiem, dostaje pancerz za każdą kolejną kartę, to jest ok, nie? To jest jak najbardziej spoko. Także Dagon, czy miałby dużo punktów, to już zależy z... bardzo, bardzo od deku i od tego, co by może się w przyszłości pojawiło na takim archetypie. Ale spoko, spoko. myślę, że siódemkę mogę dać. Jest to w porządku. Kolejny lider, można powiedzieć, Death Love, e, mamy tutaj 2 10. Rozmieszczenie. Daj wszystkim wrogim jednostkom krwawienie na jedną turę. Hmm, całkiem, całkiem Wam powiem. I to nie jest e, oczywiście karta na totalny finisz, bo tam już może się nie odpalić, jak my kończymy. Ale na takie, nie wiem, przedostatnia karta, dwie od końca, całkiem, całkiem spoko. I też, no to jest takie krwawienie jakby na dwa lejny przeciwnika, nie? Czyli, hmm... Takie jedno rozdarcie, ale też synergia z krwawieniem na dobrą sprawę. A zobaczcie, że to jest też wampir. Tam można troszkę pod orianę przecież masakrę zrobić. No, powiem wam szczerze, to jest mega mocne, nie? Ta synergia jest mega mocna. Bo samo zagranie... No, takie koraliki trochę, nieodwrócone, odwrócone, albo trzęsienie dupy, cokolwiek, tylko na, na rywala, z tym, że krwawienie działa troszkę inaczej, nie od razu punkty są, to też ważne. I też jeśli, na przykład, tam mielibyśmy kilka kart, które już mają nabite te krwawienia, no to to by się sumowało i może nie wykorzystałoby potencjału, nie. Także chyba, chyba jest to w porządku. Ale bałbym się tych synergii potężnych z orianą, z innymi kartami. Niemniej jest to ciekawe, jest to ciekawe. Dam, dam 7,5, bo to jest nawet, nawet spoko, nawet spoko. Tylko ciekawe, czy nie byłoby za mocne. Folan, fajnie, tutaj ta postać dwieśka, trójeczki, 4,7, rozkaz na daleki. Zadaj wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń, dobra. Ładunki ma. I za każdym razem, gdy sąsiadująca jednostka ponosi obrażenia. Fajne! Mega fajne! Super! Super pod jakieś statki. Pod kapłana, tam kapłan może obijać. I tak dalej, i tak dalej. Na taki deczek pod obijanie. I ten folan na daleki. Super, mi się podoba. To nie jest szał, ale... Właśnie te ładunki całkiem całkiem. Całkiem całkiem. Nie wiem, czy jest taka karta. Bo jest oczywiście taka, kiedy. Y, sąsiadująca się obija, no to wzmacniamy. To jest obrońca taki. Hey, may, ale. Mi się podoba ten folon, bo też to nie są losowe, nie? Ataki. Spoko, spoko. 7 meczka jak byk, albo 7,5. Wyważona karta. Mamy Franca 3, 1, 11. Rozmieszczenie. Zagraj szeregowego ze swojej talii, czyli starszy szeregowy. Okej. Okay. Tu mamy jakiś taki mini archetyp będzie. I na barykadzie. Za każdym razem, gdy zagrywasz żołnierza, wzmocnij go o 1. Spoko. Spoko. Zależy, ile ten szeregowy będzie robił, ale to jest starszy szeregowy, więc szeregowy to pewnie będzie brąz. A brąz to tak do 7-6 prowizji, nie? Także całkiem, całkiem w porządku. Może tam 10. 10 prowizji można wrzucić albo na tej barykadzie. No nie, bo ta barykada jeszcze daje punkty. Zobaczymy, jakie będą brązy, ale jest to na razie obiecujące, bo tam przejrzałem sobie te karty. I chyba to wygląda w porządku. Ewentualnie 10 prowizji. Na razie dam 6. 6,5 tej karcie. Niech będzie 6,5. Gelert, 4, 8 Salamandra. Na końcu już niczej tury wzmocni tę kartę o 1, jeśli na polu bitwy znajduje się zatruta. Hmm. No dobra, może coś takiego być. Na Nil'Gardzie mamy na lokach wzmacnianie. No okej, okay, okej. Okay. Może być. Jak najbardziej. Bo to jest też jakby. No takie. Odczekanie na egzekucję tej drugiej trucizny, nie? Czyli musimy sobie. Trzymać kartę z trutką, rywal zawsze to może oczyścić, to jest taki troszkę hazardzik, więc nie chcemy, żeby od razu ta karta zginęła, to jest ciekawa mechanika, bo lock na przykład, no unieruchamia już tą jednostkę, też by trzeba oczyścić, ale no, z tym jest różnie, niektórzy nie oczyszczają już tych kart, wolą właśnie trutki czyścić, albo jakieś defendry. A tutaj no, takie... Czekanie na, drugi, na drugą egzekucję. Na dobicie. Spoko, jest to spoko. Tu można zostawić. I na haraczu 6 zagraj stali fistek. Hmm. Tu chyba za dużo. Myślę, że na haraczu 5. Ja wiem, że tych trutek to już mamy dosyć. One są mega mocne i może powinny dostać jakiegoś ogólnego reworka. Ale sprawdzając, ile kosztuje. no, no Fistek to jest 4. Więc na haraczu 6 to by było dużo po prostu, nie? Ale możliwość wyciągnięcia z, dru z drugiej strony to jest też jakaś opcja. Więc myślę, że takie 5, nie? Na haraczu 5. I wzmacniamy sobie ten silnik. No bo to jest, to jest tylko możliwość. Potrzebujemy i tak te coiny, nie? Więc ta karta sama z siebie nie wyciąga tego fistechu. To trzeba o tym pamiętać. Więc kurczę. Nie wiem, czy ten silnik by dużo zrobił. Spójrzmy na kokoty. Mają 5 punktów, a robią kilkanaście, więc może tu nawet 7 prowizji. Niemniej karta spoko. Daje zdecydowanie 7 albo, albo więcej. Jeszcze zobaczymy. Gernichora. 1-10. Na daleki. Daj dwóm sojuszniczym jednostkom pokrzepienie. I to już było coś takiego. Daj harmonię, daj asymilację. Nie jestem kompletnie zwolennikiem tego. To jest. To nawet nie jest status. Możemy dawać w gwincie statusy, wytrzymałość, nawet odporność. Bylibyśmy w stanie dać status obrońcy, tarczę, cokolwiek. Ale mechaniki nie jesteśmy w stanie nadać karcie. Nie wiem, czy jest coś takiego. Jeśli jest to mnie, nawróćcie, ale no daj karcie harmonii albo daj karcie. Nie wiem, Formację, nie? Albo cokolwiek, no. Nie ma takiego czegoś. Daj karcie asymilację. Więc yy, tu nie jestem w ogóle zwolennikiem tego, raczej ta karta bez oceny. Po prostu takiej mechaniki raczej nie będzie i nie ma, i nie podobałaby mi się też, szczerze powiem. Bo mamy określone zasady. Statusy dajemy, a nie dajemy mechanik w danej karcie, no. no także tutaj. Tutaj niestety, ale też taki fajny przykład, jak myślę, karty jednak nie robić, bo to jest yy, kompletnie niezgodne z tym, co się dzieje w gwincie, nie? O, Kleiner i Wacław. No, no to tutaj pięknie. Synergia Kleinera z Wacławem. 5, 8. Yy, to już myślę, że Wacława od razu. Zadaj wrogiej jednostce dwa punkty obrażeń, jeśli kontrolujesz Wacława. Zamiast tego, zadaj wrogiej 4. Super. Super, może być. Bo wjeżdża na 9 albo na 7, tak? No spoko, czyli średnio on będzie robił 8. Może bym to zrobił. 3, kurde, 3, 5 to już by było dużo. Tak jednorożce się grało. Chociaż to jednorożce jeszcze bardziej się grało. Hmm. Ale dobra, no niech będzie. Może jeden pancerza bym dał tej karcie. Tuż to wiem, A Wacław, yy, Starszy szeregowy wzmocni i to jest na rozkazie: wzmocni sąsiadujące jednostki o 2. Jeśli masz w ręce Kleinera, zamiast tego wzmocni sąsiadujące jednostki o 3. Bo tu zobaczcie, że nie trzeba kontrolować tej karty, więc nie ma możliwości yy, usunięcia tej jednostki. Więc to nie może być aż takie mocne jak na przykład Rysiu z Etriel, nie? Bo tam mamy możliwość zniszczenia tej karty, żeby nie robiła tam 10-11 punktów nagle, nie? A tutaj nie mamy możliwości, więc taka synergia nie może być ogromna. Ale zobaczcie, dwie sąsiadujące to jest 6 i 4 na rozkazie to jest 10. 10,5 na rozkazie rozkaz troszkę zmniejsza. No to nie wiem, 8. Jak Wacław ma 8 prowizji, to jest spoko. Zobaczymy. Niemniej, na, na takie pierwsze spojrzenie daje 7 obu kartom. Miklas, to jest szeregowy właśnie, czyli tą kartę można wyciągać tamtym starszym. I to jest oś... a nie, to jest... to jest gold? Również szeregowy. Szeregowy. To jest gold. Kurde, to niedobrze. Chciałem, że brąz. 3, 2, 8. Na koniec każdej sojuszniczej tury daj losowej sojuszniczej jednostce witalność na 2. Hmm. Na barykadzie. No, jest to ciekawa mechanika, barykady i tak dalej to mi się podobają. Całkiem spoko. Dosyć mało tego się wykorzystuje, ale mają potencjał. Tylko musiało być troszkę więcej kart ogólnie, może w KP, może w zupełnie innych frakcjach, które dają ten pancerz, nie? Jest tego troszkę, ale dosyć mało. Tak mi się wydaje, nawet w tym dodatku żelazna wola. Albo to są karty, które nie są aż takie mocne, nie są użyteczne. Aby utrzymać te, te barykady, nie te silniki. No, kurczę. Żeby to się zwróciło, on tu robi cztery punkty na start. Żeby to się zwróciło, to wystarczą nam dwie które na barykadzie. Tak samo jak jest łucznik. Też wystarczą mu dwie, żeby się zwróciło. Nie jest to w porządku, nie? No, jest to niby w porządku na no, taką ósemkę, bo przecież ósemka to jest Wizogota, ósemka to jest Jaskier, to są potężne karty. To spoko, no. Tamy 7. Naczelnik więzienny, o kurde. 3, 13, 1. Opłata 4, opłata 4. Nie ma żadnej. O kurde. No, nie wiem. <gry> nie ma na razie żadnego wzbogacenia się zysku. Przechwyć i zablokuj wrogą jednostkę, której siła nie jest większa niż 2. No to dobra. Tak jak z wersji 3. Jeśli za przechwyconą, za przechwytywaną jednostkę była wyznaczona nagroda, oczyś ją i zyskaj dwie monety. Dobra. No czyli tracimy sobie kartę, którą możemy zbić. Pierwotna wartość przejmowanej jednostki zwiększa się za każdego zagranego łowcę do maksymalnej. Do 4. Ale zagranego kiedy tego łowca? To lepiej zwiększa się za każdego kontrolowanego łowca, to wtedy spoko. Bo zagranego to musi być albo w turze, albo w ciągu rundy. No, różnie, to bez sensu. Lepiej kontrolowane rzeczy. I odnowienie 2. Aha, to ma odnowienie. Hmm. Ale wiecie co? No. Gdyby było kontrolowanego łowcę, to jest dobra karta. Bo możemy sobie zawsze czwórkę za 4 przejąć, czyli jesteśmy cztery konie do przodu. Hmm. I jakbyśmy jeszcze czyścili jakieś No jest to dobre, no na pewno jest to dobre. Ale utrzymać tą kartę byłoby ciężko. Niemniej bardzo ciężkie jakbyśmy jakieś Właśnie silniczki zabierali z czwórką. Bardzo dobra karta by to była. No nie wiem, czy odnowienie 2, może odnowienie 3. No i bardzo skomplikowana karta, no ale może by. Może by była ciekawa. Hmm. Dobra, na razie dam 6,5, ale co o tym myślicie, dajcie znać. No a 4,9 szeregowy. No kurde, tu są goldy szeregowe. To tamta karta mi się nie podoba, która wyciąga. to że to brązy same były. Na koniec każdej sojuszniczej tury daj wrogiej. Aha, krwawienie. Czyli to jest odwrotna karta. Krwawienie. 4-9. Jeden pancerza. No dobra, jest to ok, bo silniki naprawdę, jeśli są gaszone. No to nie wykorzystają potencjału, nie? A tutaj chodzi ta karta za 6 tylko, za 6,5 pancerzem. Tak można to rzec, nie? Ale to jest taki pancerz, który prawdopodobnie musi być zniszczony, żeby to nie rozpędziło się w kosmos. Także, kurde, za 7 punktów jedna tura wystarczy, żeby to rozwinąć, więc może jakiegoś tam ze Straży Radowida po prostu wzmocnić i tyle, nie? No więc ogólnie karta jest chyba w porządku. Też damy 7, no jest OK. Redański żołnierz, o kurczę, kto pamięta z Bety? Kto pamięta z Bety, ten art to były. To były różne karty. Aspirant była, nobilitacja, tam wszystko było. 2, 4. Yy, człowiek żołnierz. Na rozmieszczeniu. Zyskaj dwa punkty pancerza. OK, barykada. Na końcu sojuszniczej tury wzmocni losową. Sojuszył jednostko 1. No też fajne, nie? Też fajne, to jest taki silnik. Na jakieś tam jednostki. Taki troszkę poroniec no ten odwrócony. No, mega spoko. Dwa punkty i dwa punkty do zbicia, ale. Ale okej, okay, nie. Bo wjeżdża za jeden na start. Tak czy tak, więc zrobi tam 3 na 4, ale jeszcze ma pancerz na 2 do zbicia, więc to jest 5. No, no spoko karta. Nie jest to jakieś yy, wydumane, ale spoko karta. I tu widzę, że troszkę z barykady. Więc po tym dodatku to było wrzucane. Damy tam 6,5, spoko. O talar pase, 4 4,12. Szpieg. Rozpoczęcie. Ok, aktywuj na początku rozgrywki. Powiększ maksymalną liczbę monet syndykatu o 3. Uhu, hu, na 12 w mieszku. Co ty mówisz? Rozmieszczenie, przyznaj monety równe połowie siły bazowej zaokrąglonej w dół sąsiadujących jednostek. O oh my god! O oh my god! To co, w przerazę? Przeraza 6, 11, 17. To powiedzmy, że 8 monet może dostać, tak? 8 monet to jest, taki, to jest taki max, nie? To taki ma sufit. 8 monetek, czyli wchodzi za 12 i jeszcze. Powiększa maksymalną liczbę monet. Kurde to. A co myślicie w ogóle o manipulowaniu mieszkiem? Myślę, że to nie jest jakieś idealne rozwiązanie, ale zaciekawiło mnie, nie? Nie wiem, czy nie byłoby po prostu OP, no. Po prostu czy nie byłoby OP. Kto to wie? No spoko, spoko. Ja też troszkę myślę, czy regzi nie, z... nie zwiększą liczbę kart do 10 w rzędzie powoli. Bo trochę tego spamu się narobiło, ale zobaczymy. Raczej nie, nie, bo to wszystko jest już poustawiane tam. Ale może, może kiedyś. Kurde, nie wiem, ale spoko pomysł, nie? Boję się, czy byłoby OP, ale pomysł jest niezły. To za pomysł damy siódemkę. O, Wacław, 9 ma. Ok, ma 9. Liczyłem nawet na 8. 8-9 to już do uzgodnienia, ale ten rozkaz. Swoje może zrobić, nie? Może, może to w ogóle nie wejść. Także ja bym tutaj chyba 8 zostawił. Ale już o tej karcie mówiłem. Tak samo jak ten kleiner. Ale fajne fajne te postacie były. Fajne te postacie były. Wern Falak 3.12.1. OK. Stwórz i zagraj żołnierza. Rozkaz zagraj starszego szeregowego ze swojej talii. O kurde to. To jest hardcore, bo to jest starszy szeregowy. Hmm. Wiecie co? Nie, nie pozwoliłbym na coś takiego. To jest za dużo. Bo on zagrywa jeszcze Redańskiego za 4 i zagrywa co za 9, no to jest za dużo. Ewentualnie e, można zrobić coś takiego, jak na rozmieszczeniu zagraje Redańskiego i na rozkazie znowu zagraje Redańskiego, albo jakiegoś słabszego brąza. No, to wtedy tam jest 4, 4 i to jakoś by się wyrównało. Może, nie wiem, 10 prowizji, i zagraj raz na rozkazie, raz na rozmieszczeniu, co teraz jest popularne na przykład na dziamganiu, na trutce. A tutaj byłaby jeszcze dodatkowa karta, nie? Spory spam, ale może by się coś takiego przydało dla królewskiej północy, żeby tych silników było troszkę więcej, a nie rzucamy 5 punktów, w pysk. Rzucamy 5 punktów, znowu w pysk, nie jeszcze na rozkazie, to najlepiej. Więc może trochę przyspieszyć tutaj właśnie te silniki. Ale no jak się rozpędzą, wiadomo, że już są nie do zbicia, ale spoko, spoko. Myślę, że bardziej w tą stronę niż takiego golda, no bo tam gold to już przegięcie by było. No ale tam oceniam na 6,5. Zjadarka, jakiś potwór tutaj nam się pojawił, 4,7. Rozkaz. już sojuszniczą jednostkę, ładunki 1. Zyskaj jeden ładunek za każdym razem, gdy zagrywasz trupojada, w porządku. Naprawdę w porządku. Bo mamy ładunki. I to nie jest taki ozdraż, że musi wlejnie, tylko można coś tam sobie na pewno dwa razy, trzy razy zdziamgać, nie. Czy tych trupojadów byłoby dużo. No Chyba nie masz tak dużo, żeby tworzyć archety, ale jakieś tam góle są, nie? Góle, al góle. Coś by się znalazło. Spoko, spoko. Tutaj meczka, stabilna karta. No i Dagon. I wracamy do naszego kręgu. Fajne karty, spoko, naprawdę dobre. Tutaj myślę, że Gernichora jedynie nie dała rady. Reszta i ten archetyp na tych Waclawach całkiem spoko. Ciekawa mechanika z tym syndykatem. No, jest nieźle. Jest nieźle. Napiszcie, jaka wasza karta ulubiona. Tutaj jest ankietka. I widzimy się na streamach, odcinkach. I dzięki za oglądanie. Hej, hej.